Co jeszcze może robić firewall? Filtrowanie zawartości. Na przykład w pewnej firmie szef zakazał pracownikom przeglądania stron o tematyce hazardowej. Wystarczy tylko zaznaczyć odpowiednie opcje w ustawieniach firewalla, a pracownik zamiast strony z salonem gier zobaczy odpowiedni komunikat. To samo można zrobić z innymi treściami, których nie chcemy oglądać na naszym komputerze.